Dzień dobry moi drodzy. Ostatnie dni października w Polsce robi się szaroburo, zimno, mokro. Z drzew powoli spadają żółknące liście. Tak więc najwyższy czas, żebym i ja stąd spadał. Tutaj są moje plecaki. Tutaj jest dworzec centralny, tutaj mamy mgłę i nie widać dachów wieżowców. No i przede mną, moi drodzy, 6 godzin jazdy pociągiem, popołudnie w Berlinie, 13 godzin lotu, 5 godzin przesiadki, 8 godzin lotu i chyba nadal nie do końca dociera do mnie to, gdzie lecę. W każdym razie tak chciałem właśnie symbolicznie rozpocząć tego vloga w centrum Warszawy. Zapraszam Was na krótkiego birola z tej podróży, a my widzimy się za kilkadziesiąt godzin. Serce mi zaczęło szybciej bić, uruchomiły się wspomnienia. Właśnie zaczęło do mnie docierać, gdzie pojechałem. Myślę, że większość z Was o tym nie wie, ale 5 lat temu mieszkałem i żyłem w Australii. No i właśnie w Australii jestem i teraz. Generalnie jeżeli chodzi o mój poprzedni pobyt w Australii, to z pewnością będziemy jeszcze mieli czas powspominać. Natomiast jeżeli chodzi o sam lot, no to 21 godzin skutem, czyli takim Ryanairem długodystansowym. To jest jedna z tych linii, gdzie lecisz 13 godzin jeden lot i nie dostaniesz nawet butelki wody w cenie biletu, a co ciekawe nawet trzeba zapłacić, żeby móc sobie podładować telefon na USB, więc możecie sobie wyobrazić, jak duży komfort to jest. Ale z drugiej strony nie można narzekać, bo za 800 euro dowożą człowieka do Australii. Ja wiem, że na birolku to trwało minutę czy półtorej, ale w prawdziwym życiu stałem pod Pałacem Kultury 53 godziny temu, jak dobrze liczę. Tak więc ja teraz idę się zcheckinować do hostelu, przespać się i widzimy się jutro. Dzień dobry moi drodzy. Trochę pospałem. Taki mam właśnie widok z okna. Tak właśnie wygląda mój pokój. Jak widzicie, za dużo miejsca tutaj nie ma nawet żadnej szafeczki, nic, żeby położyć swoje rzeczy, albo podłoga, albo na łóżku, ale to co najważniejsze, jest klima, jest w miarę czysto i cena $50 za łóżko za noc. No ale dobra, nie ma co zamulać, trzeba ruszać na miasto. O, siema! Co ty tu robisz? No tak sobie przechodziłem z tragarzami. Ja. Kto by się spodziewał? No i pięknie. Godzina 13, 28 stopni. A właśnie sprawdziłem, w Warszawie dzisiaj było 13 i deszcz. No i moi drodzy, wielu z Was poprawnie zgadywało w komentarzach, że ten najbliższy trip to będzie Australia. No i ja nie wyobrażam sobie robić tripa po Australii bez teamu. Ogień, siła, motywacja! No i plan jest teraz taki, że spędzimy kilka dni w Sydney, żeby ogarnąć podstawowe rzeczy, karty SIM i tak dalej, zwalczyć jetlaga, bo te jetlagi jednak lecąc na wschód są zawsze dużo gorsze niż się leci na zachód. No i ruszamy w podróż, moi drodzy. Nie będę wam spoilerował co i jak, dowiecie się w następnych odcinkach, ale generalnie spełnienie marzeń. Samo miasto wygląda naprawdę bardzo amerykańsko i w Australii naprawdę wszystko jest do góry nogami, dlatego że już właśnie dzisiaj przypomniałem sobie, jak to jest, kiedy w dużych australijskich miastach hostele nie są za bardzo dla podróżników, tylko dla ludzi, którzy tutaj po prostu mieszkają pełnoetatowo. No i druga nietypowa sprawa jest taka, że właśnie tutaj do Australii przyjeżdżają bardzo często ludzie z tych bogatych krajów Europy Zachodniej. No i możecie zobaczyć, że tutaj pracują w hostelach, pracują na budowach, sprzątają toalety, nie wiadomo co. Wszystko właśnie po to, żeby zaznać czegoś nowego w życiu. Bardzo podobnie zresztą jak ja, bo ja z bardzo podobnym pomysłem na siebie przyjechałem tutaj w 2018 roku. W każdym razie to tylko kolejny dowód na to, że w Australii jest wszystko na odwrót. W Australii jest jedna super rzecz, jeżeli chodzi o kupowanie elektroniki, mianowicie przychodzicie sobie do sklepu i macie napisane na przykład cenę $149 za ten głośnik, ale znajdziecie go w jakimś sklepie, nawet na drugim końcu kraju, za 120 i po prostu pokazujecie pracownikowi i on wam daje zniżkę na 120 i właśnie Nathan to robi w tym momencie. Ten głośnik kosztuje tutaj 89, ale w innym sklepie 76 i tyle właśnie zapłaci. No i kolejna ciekawostka jest taka, że jeżeli przyjeżdżacie do Australii na mniej niż 60 dni, no to możecie odzyskać później podatki przy wyjeździe, więc na przykład Nathan jakby wyjeżdżał za krócej niż 60 dni, to odzyska $97 na lotnisku. Cebula zadowolona? Nie, bo nie odzyskam. Ale że price matching. Ale price matching działa. Kolejną kluczową sprawą jest zapamiętanie tego, że ruchome schody po lewej, po schodach chodzi się po lewej, jeździ się po lewej i przede wszystkim ludzi w drzwiach też mija się po lewej. Właśnie go minąłem z prawej, widzieliście? O. Ameryka pełną gębą, co? Teraz to mógłbym być na przykład w Nowym Jorku. Najwyższy czas na śniadanie, cold brew $4,5 i taki bagiel chorizo and cheese $13 chyba, jakoś tak. Zobaczcie, tutaj macie tak zwane australijskie bean chicken, dlatego że one głównie grzebią w śmietnikach, stąd nazwa bean. Generalnie jeżeli chodzi o samo Sydney, to jest miasto, które mnie nigdy nie porwało. Nawet pamiętam, że jak tylko tutaj przyjechałem pierwszy raz, to drugi vlog, którego nagrałem, był zatytułowany "Nie podoba mi się tutaj". I generalnie wydaje mi się, że w tym mieście przez te kilka lat za wiele się nie zmieniło. W mojej skromnej opinii Melbourne jest dużo, dużo fajniejsze. No przecież to wygląda jak bardzo bliskie okolice Wall Street w Nowym Jorku. Taki powrót to naprawdę dziwne uczucie, bo chodzę po tym parku i pamiętam dokładnie, jak 5,5 roku temu tutaj łaziłem, w którym miejscu postawiłem kamerę, w którym miejscu usiadłem i opowiadałem jakieś takie swoje pierwsze wrażenia. Jednocześnie mam wrażenie, że ten człowiek, który tutaj był te 5 lat temu i nagrywał, był zupełnie innym człowiekiem pod wieloma względami. W szczególności oczywiście, jeżeli chodzi o doświadczenie życiowe i pomysły na siebie, ale naprawdę jestem bardzo podekscytowany na myśl o tym, jak bardzo moje życie przez te 5 lat się zmieniło i że poszło w zupełnie innym kierunku, niż sobie wtedy wstępnie planowałem, że pójdzie. To zwalczanie jetlaga chyba potrwa trochę dłużej niż planowaliśmy, bo dotarliśmy do tego parku i już tak z godzinę sobie tutaj siedzimy w cieniu z takim właśnie widokiem na Opera House. O, tutaj. I przy takich dźwiękach. Zobaczcie tutaj, jaki fajny klimat. Z każdym mocniejszym podmuchem wiatru to drzewo traci płatki, które właśnie spadają tutaj u jego podnóża. Świetnie to wygląda. Mówię Nathanowi, że niesamowite, jak bardzo intensywny kolor mają te płatki. A on mówi, no nie no, są takie trochę wypłowiałe. Ja mówię, jak to? I zdjąłem okulary i zauważyłem, że moje okulary dodają jakieś plus 10 punktów do koloru. Chyba najbardziej klasyczny widok z Sydney, jaki można mieć. Opera House i Harbour Bridge tam w tle. Jak ja tu tak chodzę z kamerą, to mam wrażenie, że się powtarzam, bo przecież już tu wcześniej byłem. Dlatego też odsyłam was, moi drodzy, jeżeli macie ochotę, do vlogów z 2018 roku. Link do playlisty wam zostawię na dole. A teraz miałem taki flashback, który się chyba nigdy wcześniej w mojej głowie nie pojawił. Przypomniała mi się taka scena z dzieciństwa, no bo miałem wtedy 10 lat, to był 2000 rok, jak moja babcia na takim starym, malutkim telewizorze kineskopowym oglądała otwarcie igrzysk w Sydney. Właśnie. I tak się zastanawiałem, kurde, Sydney, Australia, gdzie to jest? Drugi koniec świata. Pewnie nigdy nie uda mi się tego zobaczyć na żywo. A teraz właśnie jest tutaj, za moimi plecami. A ja se siedzę i gadam do kamery. Ale ja. Nie wiem, czy mi już pamięć wariuje, ale wydaje mi się, że jak ostatnio tutaj byłem, to nie można było opłacić kartą, trzeba było sobie wyrabiać Opal Card. I coś, z czego Australia słynie, czyli fotele, które można sobie ustawiać jak się chce. Jak chcesz sobie posiedzieć z ekipą znajomych, to sobie robisz tak i siedzicie sobie w szóstkę. Fajnego klimatu dodaje fakt, że tutaj nie ma nagranych głosówek, jaka jest kolejna stacja, tylko maszynista za każdym razem sam mówi do mikrofonu. Next stop is Central, followed by Redburn, Sydney, Marrickville, Campsie, Lancaster. Once again, next stop is Central, followed by Redburn and Sydney. A bo to jest po prostu nagranie, w którym gość brzmi, jakby mówił na bieżąco z takim entuzjazmem w głosie, ale nie wydaje mi się. Chodzi mi o sam fakt, że to nie jest takie robotyczne. Następna stacja, plac Wilsona. Tylko wiecie, takie ej, siema, następna stacja to plac Wilsona, jak coś, mordeczko. Pozdro. Jeszcze taka ciekawostka, od miesiąca praktykuję chodzenie w takich butach barefooty, w których się człowiek teoretycznie czuje, jakby chodził na bosaka. Są różne marki, różne modele, więc nie będę nic polecał, ale niesamowite jest to, że dodaje to takiego kolejnego zmysłu w naszym życiu codziennym, bo ja teraz czuję, że chodzę po takich paskach, teraz czuję, że chodzę po takich guziczkach. Po prostu czuję każdą fakturę, po której się chodzi. Tak w ogóle to niektóre rzeczy są zaskakująco tanie w Australii. Na przykład ten przejazd kosztował 2,68 zł i wczoraj jak jechaliśmy z lotniska do centrum, to też zapłaciliśmy 2,68 zł. Minimalna krajowa w tym stanie to jest chyba 23 czy 24 dolary za godzinę, a jeżeli macie włosy i chcecie iść do barbera, to obcięcie u barbera kosztuje 20 dolarów, gdzie w Polsce, w Warszawie raczej poniżej 70-80 zł to już się nie da znaleźć takiej usługi. Taka ciekawostka. Moi drodzy, wracamy jeszcze na chwilę do Polski, ponieważ chciałem wam powiedzieć o kilku fajnych funkcjonalnościach aplikacji mBanku. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja zauważyłem, że z roku na rok coraz mniej lubię rozmawiać przez telefon i zdecydowanie bardziej wolę pisać. Dlatego też jedną z moich ulubionych zakładek jest zakładka Kontakt, a dokładniej ikonka Czat, ponieważ jak mam jakiekolwiek pytania, mogę w szybki sposób skontaktować się z pracownikami banku. Niedawno na przykład miałem pytanie odnośnie otwierania nowego konta oszczędnościowego i pani mi wszystko wyjaśniła co i jak, no i udało się założyć konto od A do Z na czacie. Warto też zapoznać się z menu waszych kart, ponieważ możecie sobie tutaj podejrzeć dane karty, jeżeli nie macie jej przy sobie, a musicie wpisać gdzieś te dane, na przykład, nie wiem, bo kupujecie bilety lotnicze, albo na przykład wydaje wam się, że gdzieś ta wasza karta zaginęła, ale nie wiadomo gdzie, to możecie sobie ją tymczasowo zablokować, a jeżeli już wiecie, że faktycznie wpadła w ręce osób niepowołanych, wtedy możecie ją przez aplikację również zastrzec. A jeżeli jesteście ludźmi, którzy lubią analizować swoje przychody i swoje wydatki, to z pewnością spodoba wam się analiza historii, dzięki którym możecie sobie szybko podejrzeć, ile w danym miesiącu zarobiliście, ile wydaliście i nawet zweryfikować, na co te pieniądze wydajecie. A jeżeli chcecie trochę lepiej zaplanować swoje wydatki, możecie ustawić swój budżet i aplikacja będzie wam na bieżąco podpowiadała, ile możecie wydać, żeby się w nim zmieścić. No i dla koniec coś dla zmotoryzowanych, czyli usługa parkingi, dzięki której możecie szybko za pomocą dosłownie kilku kliknięć kupić sobie bilet na parkometr. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje ulubione funkcjonalności aplikacji mBanku. Jeżeli chcecie zapoznać się z szerszą ofertą, zapraszam was pod mojego osobistego linka mbank.pl/cash. Wracamy do vloga. Dzień dobry, kolejnego dnia. Niestety przegraliśmy wczoraj wojnę z jetlagiem. Koło 18 wbiliśmy do hostelu na 15 minut sobie pochillować. No i efekt taki, że jeden i drugi zasnął. Obudziliśmy się koło 22, wyszliśmy coś zjeść, no i wiadomo, później klasyka, nocka prawie cała nieprzespana, nie wiem jak Nathan, on jeszcze śpi, ja się obudziłem koło 7 rano i tak do tej 9:30 jeszcze tak próbowałem coś dospać, ale no niestety nie udało się. W każdym razie jestem już głodny i mam ochotę na kawę, więc idziemy. Jeszcze z takich ciekawostek meteorologicznych temperatura spadła o 6 stopni, dzisiaj ma być 22, a jutro ma być w ogóle 16 i deszcz. Jest i kawiarnia. Jak ktoś chce popatrzeć na cenę, to proszę sobie zapauzować. Swoją drogą zwróćcie uwagę, jakie fajne zaaranżowanie przestrzeni. To jest jakieś przejście pomiędzy jednym budynkiem a dojściem na parking. Ktoś tutaj po prostu otworzył kawiarnię. Podoba mi się taka kreatywność. Takie to właśnie śniadanko i normalnie pijam kawę czarną, ale w Australii nie wypić cappuccino to grzech. Aussies mają naprawdę świra na punkcie kawy, a w szczególności mam wrażenie, że na punkcie cappuccino, które dopracowali do perfekcji. Jeszcze ciekawostka jest taka, że tutaj zawód baristy to nie jest tak jak u nas w Polsce, że z reguły baristami są studenci w kawiarniach. Przynajmniej tak mi się kojarzy, teraz to się zmienia, bo przechodzimy na te specialty coffee i tak dalej. Ale jeszcze niedawno ten zawód kojarzył się z takim zawodem typowo studenckim, a tutaj jest to normalna, pełnoprawna, bardzo poważna i poważana robota. Tak w ogóle to widać, że w dużych miastach zdecydowanie łatwiej o robotę. Tutaj mamy tablicę z ogłoszeniami o pracę, która wisi w hostelu. Uprzedzając Wasze pytanie, jeżeli mielibyście takie ambicje, żeby zamieszkać i pracować w Australii, to jeżeli chodzi o tą metodę, którą ja tutaj byłem, czyli Working Holiday Visa, no to musicie być pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. Za moich czasów trzeba było mieć skończone studia i wyrobiony certyfikat językowy. Nie wiem, jak jest teraz. Taką wizę możecie przedłużyć 2 razy, czyli łącznie zostać tutaj aż do 3 lat. Tylko proszę, nie pytajcie się mnie co i jak w komentarzach, mailach i DM-ach. Ja tu byłem wiele lat temu. Najlepszą metodą będzie po prostu wpisanie sobie w Google'ach Working Holiday Visa. Australia. I tak jeszcze w ramach ciekawostki powiem, że to nie jest tak, że wymóg studiów wyższych i certyfikat językowy dotyczy wszystkich nacji. Dotyczy to m.in. Polaków, dlatego też jeżeli tutaj przyjedziecie już jako ludzie z wyższym wykształceniem, będziecie mieli te 23-24 lata, to nie zdziwcie się, że większość ludzi dookoła Was to będą ludzie z Europy Zachodniej, którzy właśnie skończyli liceum, mają po 18-19 lat i przyjechali sobie tutaj po prostu na gapier przed studiami, żeby sobie zarobić trochę hajsu i się pobawić. Podjechaliśmy sobie 40 minut autobusem, nadal jesteśmy w Sydney, tylko że na plaży, która nazywa się Coogie Beach. Jak widzicie, zupełnie inny klimat. No i za chwilę ruszymy w trasę. Tutaj zaczyna się taki mały spacer widokowy, który ciągnie się aż godzinę wybrzeżem, aż do plaży, która nazywa się Bondi. Taka jedna australijska rzecz, o której zapomniałem, to to, że tutaj kawiarnie funkcjonują w dziwnych godzinach, dlatego że otwierają się normalnie w okolicach tam 7 i zamykają się koło godziny 14. Tak więc tutaj macie 2 kawiarnie, godzina 14:30, a właśnie się zamykają. Mi się udało dorwać kawkę dosłownie 3 minuty temu. Gdzie mieszkasz? W Sydney. Pokaż mi swój widok z okna. Spoko. Marzenie. Zobaczcie tutaj, jaka fajna outdoorowa siłeczka. Naprawdę można bardzo mocny trening sobie tutaj zrobić. Jako ciekawostkę jeszcze pokażę Wam ładowarkę do telefonu. Możecie się tutaj podpiąć, znaczy moglibyście, gdyby ktoś nie ukradł złącz. I można sobie podładować telefonik. I teraz werbalne potwierdzenie pierwszego odbytego w Australii treningu teamu Ogień Siła. Motywacja. Dlatego, że mamy taki ambitny plan, żeby podczas tego wyjazdu trenować. Podbiliśmy tam, żeby sobie zrobić tylko szybkie podciągnięcia, a finalnie zrobiliśmy cały trening. Dziku, jest moc, kurwa. Jest moc. Więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie finalnie. Ale taki jest plan. Taki jest plan. Macie tutaj również innego rodzaju aktywności. Tutaj ludzie sobie grają w coś, co przypomina kręgle na trawie. Tylko w sumie nie wiem, co oni próbują zbijać. Pewnie te białe kulki. Ale fajna chata. Są i pierwsi surferzy. Może i Sydney tak z perspektywy czysto turystycznej nie jest bardzo atrakcyjnym miastem, ale jeżeli chodzi o miejsce do życia, to fakt, że można pracować w ogromnej metropolii, w jakiejś korporacji, w ogromnym biurze, a po pracy wychodzić sobie na surfing i na plażę jest zdecydowanie ogromnym plusem. No i w końcu możemy zobaczyć, jak z daleka wygląda Bondi Beach. Niestety, jak widzicie, pogoda się trochę psuje, jest szansa, że zaraz lunie deszcz, a tam wygląda nawet, jakby już zaczęło padać. Nathan, no. Jak coś, to tu się po lewej chodzi. Które ja idę? Ale po lewej teraz. Ale po lewej, prawej. Teraz szybka wbita do ulic po jakieś jedzenie. Pamiętam, że pierwszym vlogiem moim, który wystrzelił, był właśnie vlog z cenami w Australii. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym wybrał się może do tych samych sklepów przy okazji i porównał cenę produktów na przestrzeni tych kilku lat. Jako że jesteśmy prawdziwymi dzikami z siłowni, to wzięliśmy sobie zestawy jakichś przekąsek proteinowych. Całość $17. Aż czuję, jak mi się muscle recoverują. Jako że jutro ma być średnia pogoda, to chcemy się wybrać na drugą część Sydney, więc pakujemy się zaraz tutaj w autobus. Tutaj mniej więcej jest nasz hostel, przesiadamy się i jedziemy tutaj do dzielnicy, która nazywa się Marrickville. Na wypadek, jakbyście mieli w tym vlogu za mało ciekawostek australijskich, to pokażę wam publiczne toalety w Australii, które się otwiera klikając ten guzik. Już go kliknąłem, więc jest otwarte. Wchodzicie sobie do toalety, która wygląda tak całkiem znośnie. Zamykacie. Dostajecie informację, że... I zaczyna lecieć muzyczka. Gorzej, jakby ktoś chciał siedzieć dłużej niż 10 minut, bo wtedy te drzwi się chyba po prostu otwierają. Co prawda zajęło nam to 1,5 godziny, ale dojechaliśmy do dzielnicy, która nazywa się Marrickville i w goglach widnieje ona jako najbardziej hipsterska dzielnica całego Sydney, więc plan na teraz jest taki, żeby się tutaj po prostu pokręcić, ale na pierwszy rzut oka to wygląda to na to, że jest to dzielnica mocno azjatycka. W sumie spoko takie domki w mieście, co? Autentyk, Ryju, autentyk. Chyba znaleźliśmy miejsce, w którym będziemy jedli obiad. Jest kolejka, to musi być dobre. Tak wygląda menu i działa to tak, że wybieracie sobie po jednym ze wszystkiego i łącznie płacicie za to $16. Czyli pracując za minimalną krajową, za godzinę pracy zjecie to i jeszcze zostanie wam na duże piwo w barze. Na jedzenie czekaliśmy dosłownie jakieś 3 minuty. Jak oceniasz poziom autentyczności knajpy? Autentyczny to był... Karaluch, który tam biegał po stole tego gościa, jak zamawialiśmy. No i też taki wyziew ze śmietnika, bo akurat jesteśmy na takim tutaj, można powiedzieć, korytarzu powietrznym, też jest bardzo autentyczny. Ale $16? Nie, ja mam 17, bo mam ryż, pomidorowy ryż, Ryju. Autentyczny, straight from Vietnam. Jedzenie dostaje taką 6 z plusem, z czego 1,5 punkta jest dodane za cenę. Nie było dramatu, ale nie było też jakoś super smaczne. I co? Jesteśmy na tym zapomniałem już nazwę tej dzielnicy. Marrickville. Mordo, ale hipstersko, co? Strasznie po prostu. Tak hipstersko jeszcze nie było. Ale ciekawe są te ptaki, które dają tutaj bardzo mocno do wiwatu, bo one wszystkie siedzą na tym jednym drzewie, a słychać je na całej ulicy. Wbiliśmy właśnie do lokalnego browara. Wzięliśmy sobie po małym piwku, na które zdecydowanie zasłużyliśmy, bo ile dzisiaj kroków? 18 000. No to zdróweczko. No i klasycznie, moi drodzy, wasze zdrówki. Dzień dobry, dzień dobry. Zgodnie z przewidywaniami pogoda się dzisiaj nieco zepsuła. Tak więc ja sobie siedzę w kawiarni, edytuję vloga. Nadszedł ten dzień, w którym wyjeżdżamy z Sydney. Był to ten taki etap przejściowy, żeby właśnie ogarnąć tutaj jakieś swoje rzeczy, porobić zakupy, zwalczyć jetlaga i za 8 godzin o godzinie 20 lecimy na samą północ Australii do miejscowości Darwin. I tam tak faktycznie zaczniemy tą australijską przygodę. Jeżeli chodzi o moje plany na dzisiaj, to chcę załatwić drugą kartę SIM, dlatego że mam jedną z firmy Felix. Zobaczcie w ogóle moje zużycie internetu przez zaledwie 4 dni. No i w tym Felixie za $40 miesięcznie mam nielimitowany pakiet internetu, ale minus jest taki, że jest on na sieci Vodafone, czyli zasięg mają taki. Więc to jest idealne rozwiązanie, jak będę chciał uploadować vlogi, robić backupy i tak dalej w dużych miastach. A w związku z tym, że będziemy również podróżowali po mniejszych miejscowościach, to musimy też mieć jakiś mały pakiet internetu drugiego operatora, czyli Telstry. Jest to narodowy operator tutaj australijski i ich zasięg wygląda tak. Nadal nie jest to bardzo imponujące, ale w obecnej sytuacji każdy naprawdę kilka miasteczek zasięgu robi nam dużą różnicę. Thank you very much. Dostałem właśnie śniadanie. Tak wygląda. No i drugą rzeczą, którą chcę jeszcze dzisiaj załatwić, to kupiłem właśnie kabla takiego, wiecie, do laptopa, który wchodzi do ładowarki z australijską wtyczką, żeby nie musiał używać tych adapterów, bo jest to dosyć irytujące. Dobre na krótką metę, ale jak człowiek gdzieś chce siedzieć trochę dłużej, to warto sobie taki kabelek za $50 kupić. I tak naprawdę dogrywam to, dlatego że doszedłem do wniosku, że jest piątek, godzina 12. Fajnie było, żebyście mieli tego vloga na sobotę, więc nie ma sensu, żebym się czekał do wieczora i nagrywał, jak lecimy do tego Darwin, bo i tak będzie ciemno, jak tam dolecimy. Chciałem tylko powiedzieć, że obejrzałem sobie wczoraj vlogi moje z Australii, dwa pierwsze, i niewiele moja opinia o Sydney się zmieniła. W sensie, nie jest to miasto dla mnie. Na pewno wiele osób się tutaj odnajduje, jest to super miasto do życia, jak się chce żyć w korpo i być blisko plaży i tak dalej. Ale tak z perspektywy czasu to cieszę się, że kilka dni po przyjeździe tutaj, te 5 lat temu, podjąłem decyzję, że wyjeżdżam i jadę szukać roboty gdzie indziej. Wiecie, po prostu to miasto jakoś ze mną nie rezonuje i na dłuższą metę nie chciałbym tutaj być. Jeżeli chodzi o Nathana i jego pierwsze wrażenia, to zerknijcie sobie do niego na vloga. Nie ma go za dużo tutaj dookoła mnie ostatnio, dlatego że chłopakowi niestety dosyć źle wszedł jetlag i dzisiaj chyba zastał koło 3 w nocy. Musieliśmy wstać rano, się szczekałtować, więc on w takim trochę trybie zombie chodzi. No niestety zdarza się czasami. Mi wyjątkowo jetlag wszedł na tyle dobrze, że po prostu godzina 22-23 nagle mnie odcina. Budzę się 7-8 rano i jakoś w ciągu dnia funkcjonuje. Czekajcie, wezmę sobie gry za obowiązku, zaraz się przekręcę z boju. Więc co, moi drodzy, jest piątek, godzina 12 czasu australijskiego. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek z Australii wam się podobał, aczkolwiek wiadomo, jest tutaj takie trochę ogarnianie i wspominki moje. A tak w ogóle to mam do was jeszcze jedną małą prośbę. Jeżeli oglądaliście vlogi z Australii na bieżąco, czyli wtedy, kiedy wychodziły one w tym 2018, na początku 2019 roku, to dajcie proszę znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekaw, ile osób, które oglądały te vlogi na bieżąco wtedy, oglądają vlogi dzisiaj. Myślę, że zbyt wielu osób nie ma, bo kanał miał wtedy chyba 13 000 subskrypcji, jak przyjechałem do Australii, ale kto wie, może ktoś się jeszcze ostał. Tak więc, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. 4,5 godziny lotu od Sydney na samej północy Australii, czyli w Darwin. Na razie, trzymajcie się, cześć!